Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zapraszam na reading vloga. Reading vloga, o którym już mówiłam chyba tutaj na kanale, a jeżeli nie, to na pewno wspominałam na Instagramie. Vloga, w którym będę czytać książkę Rodzina Monet Weroniki Anny Marczak. Jest to książka, o której mówiłam przy okazji chyba Book Haulu, kiedy tę książkę pokazywałam. To jest książka, która jest jakimś totalnym hitem wśród młodzieży. Widzę ją dosłownie wszędzie. A taką prawdziwą jej popularność tak naprawdę odkryłam w momencie, kiedy pojechałam do Poznania na targi książki i widziałam, jak horrendalnie długa była kolejka do autorki oraz fakt, że absolutnie każda mijana mnie nastolatka miała właśnie pod pachą tę książkę albo ją kupowała. No w każdym razie ta książka przewijała mi się na targach bardzo, bardzo wiele razy, także jest to jakiś totalny bestseller. Ja nie do końca wiem, o czym ta książka jest. Wiem tylko z Waszych opowieści, że jest to jakiś romans mafijny czy coś takiego. Mamy tutaj historię nastolatki Hayley, która ma pięciu braci, pięciu bardzo bogatych braci, z którymi mieszka w jakiejś wielkiej rodzinnej willi, posiadłości, chyba gdzieś w Stanach Zjednoczonych. No i ci bracia chyba zajmują się jakimiś takimi nie do końca legalnymi interesami, jakimiś szemranymi. Natomiast tak naprawdę no niewiele więcej wiem o tej książce, ponieważ nie jest to książka w oczywisty sposób skierowana do mnie, więc też za bardzo się nią nie interesowałam. Dopiero właśnie po tej fali popularności stwierdziłam, że chciałabym ją przeczytać z tego względu, że po prostu, ponieważ siedzę w książkach w jakimś tam sensie, to jestem ciekawa tego, jaka jest obecnie moda w literaturze, co czytają nastolatki, czym nastolatki się zachwycają. Wiecie, za moich czasów to był Harry Potter i Zmierzch głównie, natomiast ta era takich paranormalnych romansów już chyba jest dawno za nami. No i właśnie chciałabym sprawdzić, co teraz jest popularne, jeżeli chodzi o czytanie wśród młodzieży, a ta książka z pewnością taka jest, także planuję właśnie przeczytać ją w tym reading vlogu. Nie nastawiam się na coś wyjątkowego i na coś, co mnie zachwyci, no bo wiadomo, no znowu nie jest to książka dla mnie, nie będziemy tutaj tego ukrywać. Ale co ważne i co też chciałabym podkreślić, nie sięgam po nią z takim zamysłem, że jest to książka, która mi się nie spodoba i którą, wiecie, będę krytykować od góry do dołu, bo ja też nie lubię czegoś takiego i raczej czegoś takiego nie robię, że nie sięgam po książki, które z góry wiem, że mi się nie spodobają tylko po to, żeby je skrytykować. Czytam ją po prostu z ciekawości i w ramach eksperymentu, także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że nie będzie to aż tak zła książka, jak może być, biorąc pod uwagę fakt, że jest to hit Wattpada, a z tymi hitami Wattpada różnie bywa. Brzmi to jak coś, co mogłoby mi się spodobać, gdy byłam nastolatką. Wiecie, mamy tutaj wspomnianą jakąś, jak to jest ujęte? Prywatne liceum najlepsze w stanie. Okej, myślałam, że jest to jakaś akademia. No ale tak czy inaczej, jako nastolatka i w ogóle teraz też bardzo lubię takie motywy związane właśnie z jakąś elitarną szkołą. Także brzmi to dla mnie bardzo ciekawie. Chyba to jest najciekawszy fragment dla mnie tak naprawdę z tego opisu. No ale mamy tutaj na pewno jakąś tajemnicę, przygodę, jakieś takie szemrane interesy, jakąś nutkę niebezpieczeństwa. Także brzmi to jak coś, co mogłoby mi się spodobać jako nastolatce, ale czy tak będzie, przekonamy się w tym vlogu. A w międzyczasie czytam sobie też Harry'ego. Zrobiłam sobie taki mały powrót. Czytam teraz siódmą część, niedawno skończyłam szóstą, a ostatnim razem, jak robiłam sobie reread tej serii, to doszłam do piątej części, dlatego właśnie tym razem od razu zaczęłam od szóstej. Jestem aktualnie na rozdziale Opowieść o trzech braciach. To jest taka książka i w ogóle taka seria, którą po latach czytam się dokładnie tak samo, to znaczy mogę ją czytać absolutnie cały dzień i właściwie to wszystko przeczytałam w ciągu jednego, no może półtora dnia. Nie zdarza mi się to z innymi książkami i nie wiem, czemu tak jest właśnie z Harrym, ale po prostu jest to książka, która mnie kompletnie nie męczy i którą naprawdę mogę czytać od rana do wieczora i w ogóle się niczym nie przejmować, tylko siedzieć i czytać. Także bardzo miło mi się zawsze wraca do tej serii. A w ogóle tutaj mam taką zakładkę z Voldemortem. Nie wiem, czy pamiętacie te zakładki. To są zakładki robione przez Toyko. Tutaj jest podpis. One kiedyś były bardzo popularne na Bookstagramie. Także nie wiem, czy jeszcze pamiętacie te czasy, bo to było już parę ładnych lat temu, myślę. Ale wciąż są bardzo urocze. Mam jeszcze taką ze Zgretkiem i chyba z Hermioną, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, jak to wyjdzie, ponieważ nagrywam z ręki na balkonie. Ale udało mi się przeczytać około 100 stron Rodziny Monet. No i muszę przyznać, że jak na razie jest to taka książka, która myślę, że mogłaby mi się spodobać, kiedy byłam nastolatką, ponieważ mamy tutaj taką starą, tajemniczą posiadłość, która jest oczywiście ogromna i na pewno ma mnóstwo tajemniczych i dziwnych pokojów, które można odkrywać. Mamy pięciu takich zaborczych, nadopiekuńczych braci, którzy też na pewno kryją jakąś mroczną tajemnicę, ale to, co na razie było dla mnie najciekawsze, to zdecydowanie szkoła, jakaś prywatna akademia, do której Hayley trafia właśnie po przeprowadzce do willi,
rezydencji rodziny Monet. Był tutaj opis jej na przykład mundurka szkolnego i to było dla mnie strasznie ciekawe, albo właśnie sam opis tego, jak przebywała na lekcjach, jak minął jej pierwszy dzień w szkole. No to są takie rzeczy, które przywodzą trochę na myśl, może nie Hogwarts, ale wiecie, wszystkie takie książki, które poruszały temat jakiejś szkoły z internatem, czy w ogóle jakiejś takiej prestiżowej akademii, zawsze bardzo mi się podobały i myślę, że podobnie jak na razie byłoby z książką Rodzina Monet. Także, no mimo tego, że nie przeczytałam jeszcze wiele, to jak na razie jestem dosyć pozytywnie zaskoczona i jestem w stanie zrozumieć, co w tej książce takiego jest, ale myślę też, że jeszcze wiele się może zmienić, no bo tak jak mówię, dopiero pierwsze 100 stron za mną, a książka liczy sobie chyba ponad 300, niecałe 400, jakoś tak, także wiele się jeszcze tutaj może wydarzyć. Zobaczcie w ogóle, jaka piękna magnolia mi tutaj kwitnie pod oknem, właściwie to już chyba przekwita nawet. Ja nie miałam o tym pojęcia, ponieważ wprowadziliśmy się tutaj w sierpniu, więc już na tym drzewku były tylko liście, nie było kwiatów oczywiście, natomiast no teraz właśnie widzę, że kwitnie w kwietniu i wygląda to naprawdę pięknie, chociaż tak z bliska widzę, że te liście już są dosyć suche. No ale mimo wszystko całkiem miło jest tak mieć magnolię pod oknem. Przeczytałam Rodzina Monet, pierwszy tom, także niedługo siadam do nagrania jakiegoś podsumowania i montowania tego vloga. Taki mały spoiler tutaj już Wam dam, że nie było tak źle, jak się obawiałam, że może być, chociaż też tak jak mówiłam na początku tego vloga, nie czytałam tej książki ze złym nastawieniem, natomiast no realnie, realistycznie myślałam, że może być kiepsko, a naprawdę całkiem pozytywnie mnie zaskoczyła, ale więcej opowiem Wam w podsumowaniu w kolejnym klipie. Cześć, czas na podsumowanie tego vloga, bo już jak zwykle mi się rozjechał dłużej niż planowałam. Przypomnę tylko, że w ramach tego vloga czytałam książkę Rodzina Monet, Skarb, autorki Weroniki Anny Marczak. No i jeżeli chodzi o tę książkę, to taki mały spoiler alert co do mojej opinii. Nie było aż tak źle, jak mogłabym się tego spodziewać, bo szczerze przyznam, że zaczynając tę książkę i biorąc pod uwagę to, co o niej słyszałam, myślałam, że to będzie taka książka, no, przy której będę miała ciary żenady, powiedzmy, czytając ją. Tym bardziej, że jest to książka, która została napisana na Wattpadzie i jest to hit Wattpada. A wiadomo, jak to z takimi książkami bywa. One zazwyczaj są bardzo źle napisane, w ogóle często jest to jakaś totalna grafomania. Natomiast tutaj nie było aż tak źle, ale nie uprzedzając faktów, może zacznijmy od fabuły. Jest to historia 14, a później 15-letniej Hayley, która na pierwszych stronach tej książki traci mamę i babcię w wypadku samochodowym. Te dwie kobiety giną w drodze do szpitala. No i w związku z tym, że Hayley nie ma żadnej innej takiej bliskiej rodziny, która mogłaby się nią zaopiekować, do opieki nad nią zgłasza się jej zaginiony brat, Vincent, który ma również tam chyba czterech innych braci, nie wiem ile ich tu jest wszystkich, pięciu chyba, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Hayley do tej pory mieszkała w Anglii, w Londynie zdaje się, natomiast no, nie ma wyjścia i po prostu musi się do Stanów Zjednoczonych przeprowadzić właśnie do swoich braci, do Pensylwanii, to Vincent jako ten najstarszy brat jest jej prawnym opiekunem i to on będzie decydował o dalszym życiu Hayley. Są to jej przyrodni bracia, ponieważ dziewczynka razem z chłopakami ma wspólnego ojca, natomiast ten ojciec również już nie żyje, w związku z tym Vincent jest po prostu najbliższą jej osobą, która może zapewnić jej opiekę prawną. No i Hayley przeprowadza się do Pensylwanii, do Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć tam naukę w prywatnym liceum i by całkowicie właściwie zmienić tryb swojego życia, ponieważ bracia Monet są okropnie bogaci, ale nikt do końca nie wie, na czym się wzbogacili i na czym polega ich biznes. Właśnie wspomniany Vincent jako ten najstarszy zajmuje się głównie tą rodzinną firmą, jak ona jest tutaj nazywana, ale Hayley idąc do szkoły, idąc do liceum, szybko przekonuje się, że o jej bracach krążą najróżniejsze plotki. Czy one są prawdziwe, czy nie, ciężko stwierdzić, ponieważ Hayley właściwie od swoich braci nie dostaje żadnych informacji na temat tego, czym oni się zajmują, co oczywiście jest podejrzane, biorąc pod uwagę fakt, że się nią opiekują i że z nimi mieszka, a tak naprawdę nic o nich nie wie. Natomiast na przestrzeni tej książki dzieją się różne dziwne, niebezpieczne rzeczy, zaczynając od tego, że Hayley w domu niejednokrotnie natyka się na pistolet, ale być może to samo w sobie nie byłoby aż takie dziwne, biorąc pod uwagę, że akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych. No to jednak miejsce mają również różne inne dziwne rzeczy, które pozwalają nam domniemywać, że bracia Monet uwikłani są w jakieś takie mafijne sprawy i nie do końca legalne biznesy. Poza tym takim wątkiem, który się tutaj oczywiście pojawia w tle, historia Hayley jest historią takiej typowej nastolatki, no może nie typowej, no bo jednak mało kto nagle trafia do jakiejś bogatej rodziny, o której nic nie wie. Natomiast poza tym jest to takie typowe życie nastolatki, która ma swoje różne
Rozterki jednak głównie kręcą się właśnie one wokół tego, kim są bracia Monet, i Hailey próbuje się dowiedzieć na ich temat jak najwięcej. Są to też bardzo zaborczy bracia i bardzo kontrolują swoją siostrę, oczywiście pod płaszczykiem dbania o jej bezpieczeństwo, no bo przecież jest ich malutką siostrzyczką, nowo poznaną zresztą, więc muszą się nią opiekować, ale jest to bardzo toksyczna relacja, oni są bardzo nadopiekuńczy, to nawet nie jest dobre słowo, bo oni są wręcz właśnie zaborczy, po prostu zabraniają jej wiele rzeczy, bardzo ją kontrolują i ograniczają, a wszystko to oczywiście dla jej dobra. No i to jest ten wątek, który nie do końca mi się podobał, bo rzeczywiście zastanowiłabym się tutaj, w jakim wieku nastolatkom podsunąć tę książkę. Myślę, że tak mniej więcej minimum w wieku głównej bohaterki, czyli te powiedzmy 15 lat, będzie w porządku. Wcześniej raczej nie, ze względu na to, że jest tutaj trochę przemocy, nie jakoś bardzo dużo, ale jednak ona się pojawia. No i właśnie ze względu na te toksyczne relacje rodzeństwa Monet względem swojej siostry, Hailey troszkę sobie to momentami romantyzuje, ona bardzo stara się wierzyć w to, że bracia chcą jej przede wszystkim zapewnić opiekę, że oni są dla niej dobrzy, że oni ją dbają i że zależy im na jej bezpieczeństwie. I być może tak jest, jednak z perspektywy osoby dorosłej, no nie wydaje się to być w porządku. Ale pomijając te wady, o których wspomniałam, to jest to naprawdę przyjemna w czytaniu książka. Wcale nie jest napisana tak koszmarnie, jak się tego spodziewałam po Odpadzie, co też wspomniałam na początku, bo naprawdę czyta się ją całkiem przyjemnie, bez właśnie jakiegoś takiego zażenowania. Te dialogi są takie dosyć naturalne, niewymuszone, po prostu jest to przyzwoicie napisana historia. Jest też całkiem wciągająca, chociaż oczywiście znowu bardziej dla młodzieży niż dla dorosłych, bo jednak z perspektywy osoby dorosłej jest tutaj wiele sytuacji, które po prostu irytują, bo zachowalibyśmy się inaczej, bo zrobilibyśmy coś inaczej. No ale jednak trzeba pamiętać, że główna bohaterka jest 14-latką, więc podejmuje takie, a nie inne decyzje i popełnia błędy jak każda nastolatka. Rozumiem, że ta książka może się podobać. Ona rzeczywiście nie jest taka najgorsza, rzeczywiście wciąga, ma coś w sobie, jest tutaj, wiecie, przygoda, jakaś tajemnica, niepewność, więc po jej przeczytaniu nie dziwi mnie jej popularność i to, że rzeczywiście nastolatki się w niej zaczytują. I sam fakt, że jest to jakaś taka większa saga, nie wiem ile ma być tomów ostatecznie, ale wiem, że Skarb to na pewno nie jest jedyny tom w tej serii, no to też zachęca do jakiegoś takiego głębszego wejścia w ten świat i związania się z bohaterami na dłużej. No jedyny mój zarzut jest taki, że po prostu to zachowanie braci jest bardzo toksyczne i miałabym obawy, że nastolatki będą sobie to troszkę romantyzować i traktować to jako coś takiego właśnie bardzo bohaterskiego, czym oczywiście nie jest. Poza tym naprawdę książka jest całkiem w porządku dla nastolatków i naprawdę całkiem pozytywnie mnie zaskoczyła, bo oceniłam ją na 3 gwiazdki na 5, także zupełnie nie najgorzej. No wiadomo, ja nie jestem targetem i nie jest to książka dla mnie, jednak staram się zrozumieć, że nastolatkom się podoba. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę książkę i o tego reading vloga. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście tę książkę, albo czy planujecie, co o niej myślicie i co w ogóle myślicie o takiej tematyce w książkach dla nastolatków. Dodam tylko jeszcze szybko, że nie ma w tej książce za bardzo romansu, bo ja gdzieś słyszałam, że ta książka to jest jakiś romans mafijny. No nie w tej części, być może to się przewija gdzieś później, natomiast tutaj tego romansu nie ma. Tutaj jest tylko ta kwestia tych takich niebezpiecznych, nadopiekuńczych, kontrolujących braci. Natomiast wątków romantycznych tutaj za bardzo nie ma. Pojawia się jakaś przelotna miłość w życiu Hailey, natomiast nie jest to nic takiego poważnego. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się w miarę podobał. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tej książce i czy planujecie ją czytać. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w następnym. Cześć!